Czołem ludziska! Z tej strony Staszek, a my spadamy dalej w Fezie. Dzisiaj będziemy próbować wykończyć wszystkie zabawki, które wiemy, że możemy wykończyć i może pójdziemy do tej nowej lokacji. Tej nowej lokacji, która prawdopodobnie doprowadzi nas do endgame'u. Ale najpierw musimy zbadać jeszcze to miejsce z tymi... Tutaj jak widzicie... to miejsce z... O! Kurna. Z zegarem. Wiem, że ten zegar jest jakąś taką zagadką, która nie jest zbyt prosta i wymaga rzeczywiście czasu. I jest jakaś bardzo podchwytliwa i prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie jej zrobić. Kurde! Pozwólcie, że ja to zrobię na szybko. Okej, dostałem się na górę. Teraz spróbujmy to wszystko poprzesuwać. Okej, coś tu się... A czy to się samo będzie przesuwało? Tak coś czuję, że to chyba się samo będzie przesuwać, bo to znowu jest na czas. Tak, to jest na czas, dobra. A to spróbujemy odkryć tyle, ile się da w tej lokacji. Czytałem oczywiście wasze wskazówki. I dzisiaj, pod koniec odcinka, moi drodzy, poznamy alfabet. Poznamy alfabet, bo zacząłem szukać wskazówek do tego, jak ten alfabet zacząć czytać. No i udało mi się znaleźć pewną ciekawą wskazówkę. Nie znam jeszcze tego alfabetu, bo chcę wam w ogóle pokazać, na czym to polega. I to może być bardzo ciekawa rzecz. Więc jak będziecie chcieli, zostańcie ze mną... O! Pojawiła się. I zniknęła. Widzicie to? A. Pojawiła się kostka i nagle zniknęła. Teraz pytanie brzmi, dlaczego się pojawiła? To jest bardzo dobre pytanie. Wiedziałem, że z tym dziadostwem jest coś związanego. Wydaje mi się, że coś jest z czasem również związanego. I zaraz zobaczymy, czy nie będzie trzeba jakoś dłużej sobie poczekać, żeby dokładnie ogarnąć, co tak naprawdę trzeba tu robić. Na początku próbuję wspiąć się tam na górę. Widzicie, bo każda strona tego zegara to jest inny, można by powiedzieć, kolor. Jeszcze, kurczę, musiały te glicze tutaj się pojawić. Mogę sobie dać spokój. Dać spokoju, może bardziej nawet. Okej. Dobra, mamy zegar. Jak widzieliście, z pewnej strony udało się odkryć coś, z pewnej strony nie. Hej, Gomez! Wiesz, która jest godzina? It's cube o'clock! Dobra, spadaj, bo tu jest rzecz, którą muszę zdobyć! No i co? I zniknęło. A czemu zniknęło? It's cube o'clock, okej. No to jak widzicie, pojawiają się w dziwnych momentach te kloce i znikają. Mamy godzinę białą, godzinę zieloną, godzinę niebieską i godzinę czerwoną. I pytanie brzmi, co jest odpowiedzialne za co? Chyba z tego, co widzę, to czerwone to są sekundy. I pewnie w którejś sekundzie pojawia się tutaj... Wydaje mi się, że niebieska kostka pojawia się przy każdej wskazówce, tylko że każda wskazówka musi obrać jakąś wartość, żeby móc to zdobyć. Pytanie tylko, jak tam wejść na górę jeszcze? To jest dobre pytanie, tam na szczyt. Może jakoś się da, nie... A, tutaj mamy jeszcze coś do obrotu, ale... No właśnie, muszę zobaczyć, na której pozycji czerwona wskazówka daje nam dostęp do... O, jest! Dobra, jest! Mam! Dobra! Przynajmniej mam od sekundnika. Strzelam, że... Okej, coś zniknęło. Zniknęła jedna wskazówka. Dobra. A mi się wydaje, że teraz trzeba po prostu trafić odpowiednią... Jak znam życie, w odpowiednią minutę, w odpowiednią godzinę i w odpowiednią... Co dalej jest? W odpowiedni dzień? Może tak. Co to robi? Aha, okej, zmienia takie zabawki. Bardzo przydatne, dobra. Hops. Obracaj się i hops, dobra. Mamy to. Mamy to, moi drodzy. Zdobyliśmy jeszcze wielką kostkę kolejną. Bardzo spoko. A, taka propos tego alfabetu, który chcę wam pokazać na końcu odcinka. Teoretycznie, gdyby nie wskazówka, w życiu bym się nie domyślił, jak go czytać. W życiu bym się nie domyślił, ponieważ nie jestem aż tak rozeznany w, że tak powiem, w elementach anglojęzycznych. Wydaje mi się, że to jest związane bardziej z pewną kulturą też angielską. To wam wszystko opiszę. Ja jestem Polakiem, więc no, nie do końca było to dla mnie tak oczywiste, jak byłoby to oczywiste dla, wydaje mi się, dla kogoś innego. No właśnie, a tymczasem będziemy chyba te sekrety odkrywać może na jakimś live'ie, bądź dodatkowych odcinkach. Tutaj też było przejście koło tego kominka. Pamiętam, że ten kominek to... Mam ochotę ten kominek jeszcze ogarnąć, powiem wam szczerze, zanim tu wrócę. Czy ja mogę zejść stąd bezpiecznie? Mogę. Chcę jeszcze ogarnąć kominek. Bo dostałem od was wskazówkę i jestem ciekaw, czy jestem w stanie ją wprowadzić w życie. O proszę, tu jest, zobaczcie, to przejście już jest aktywne. Muszę sobie przypomnieć, gdzie ono mnie przeprowadzało, żeby tak wiedzieć na 100%. Aha! To można było szybko tutaj dojść przez wioskę. Okej, nawet zapomniałem, że takie połączenie jest. Szkoda, że nie ma tego jakiegoś oznaczonego. Jakoś tak bardziej dobitnie. Aha! Ja stąd nie mogę nigdzie pójść na górę. Serio? Jak ja mam dostać się tam? Jak się dostawam tam na szczyt? Inną stroną, tak? Kurna! Chyba ciekawe, jeszcze udało mi się wejść na dach. Taki jestem sprytny, że jestem na dachu. Proszę bardzo. Stachu na dachu. Patrzę, czy coś oznacza, jak tu stanę na dachu, czy coś odkryję, ale chyba nie. No udało mi się wejść na dach, to niewiele zmienia. Chodzi o to, że chciałem wejść do tego muzeum raz jeszcze i pobawić się tym kominem. Ewa zauważyła ciekawą rzecz, mianowicie na którymś z tych obrazów... Właśnie, tu mamy też jakieś książki i wygląda, jakby tu były jakieś drzwi na tej książce, więc może któraś z tych półek... Może da się wejść na którąś z tych półek, na te książki, na przykład pchnąć którąś książkę, teraz próbuję pchać te książki i zobaczyć, czy przypadkiem to czegoś nie otworzy. Tu też mamy jakieś wejście niby, nie? Też możemy coś pchnąć, może? Coś w tym stylu. No no właśnie, bo ostatnio było tak... O! O właśnie, coś było z tym kominkiem, że można było jakoś się tak obrócić. I można byłoby za kominkiem być. Jakoś tak... Coś było specyficznego z tym kominkiem. Nie pamiętam, jak to się dokładnie odprawiało. O, widzicie? I teraz jestem po drugiej stronie niby, a jednak nie. Chyba jakiś błąd gry był, że ja tam byłem niby, ale no właśnie. Jakoś dawało się... Kurde, jakoś było coś z tym, że trzeba było jakoś obrócić perspektywę, żeby do tego kominka wejść. Coś było w tym stylu. O, zobaczcie, jaki fajny bug. Spadłem poza. Ło. Powiem szczerze, no to jest ciekawe. Nie spodziewałem się aż takiego obrotu spraw. Jak ja tego w ogóle dokonałem przed chwilą? Nie wiem, jak to zrobiłem, ale zrobiłem to w jakiś ciekawy sposób. Ale to chyba nie o to chodziło grze. Widzicie, próbuję też wejść do tego kominka tak właśnie od strony tego, że tutaj mamy wejście niby. I próbuję... No właśnie, próbuję jakoś to tak ogarnąć, żeby móc wejść i przejść, ale to też nie działa. O, widzicie, teraz jestem obok kominka i nie da się tutaj wejść. W żaden sposób nie da się przez niego przejść. Dziwne to. Mam wrażenie, że tu coś... O, coś trzeba pchnąć! O kurde! No właśnie, zacząłem mówić, że może tu coś trzeba pchnąć, zobaczcie, ale jaja. Nacisnąłem X i udało mi się coś pchnąć. Tu też można coś pchnąć? Ej, tam są drzwi, ale to chyba są te drzwi, do których trzeba było dojść w takim wypadku. Może komienek jest z myłą? Ło! Ło! Zobaczcie, jaki bajer! No i to się nazywa, kurna, sekret! To jest piękny sekret. Bardzo mi się to podoba. A co to w ogóle jest? Tam znowu jakieś wejście jest, zobaczcie. Tu więcej jest tych rzeczy do odkrycia w takim wypadku, w tym jednym miejscu. Tu jeszcze gdzieś widzę, że... Gdzieś, widzicie, pika. Gdzieś tu pika jeszcze, kurde. Kratka, nie? O, są drzwi, super. Widzę, że są drzwi, ale pytanie, gdzie to żółte pulsuje, bo nie widzę. Może jest w środku, może trzeba odpowiednio się ustawić, ale na początku zobaczmy te drzwi, skoro udało się już je tutaj otworzyć. Co jest w środku? Ło, skrzynia! Dobrze, jest sekretna skrzynia, a w środku, patrzcie, jest wejście. Czy nie ma czegoś jeszcze obok? Co znajdziemy w środku? Może jakąś mapę? Może klucz? Może artefakt? Ło, co to jest? Starożytny artefakt! Pierwszy raz go widzę. Wygląda jak książka. Tak, to jest książka. Wow. Mamy książkę. Co to robi? Co ta książka? Co to jest? Książka, która... Teoretycznie widzę, że jest tutaj ten symbol związany z sekretami, tak? Zazwyczaj sekretne przejścia... Sekretne przejścia miały tę książkę. Ten znaczek, tak jak na tej książce. Nie da się tego czytać. Zaraz ogarniemy ten artefakt. A w sumie ten artefakt w żaden sposób, wydaje mi się, żeby było ciekawe, zresztą zaraz zobaczycie, w żaden sposób nie rzutuje na to, jak ten alfabet wygląda. Ale może się przekonamy, jak ten alfabet w końcu poznamy. Także dobra, tutaj będziemy też jakoś możemy się nauczyć tych cyfr. No dobra, mamy trzeci artefakt. Trzeci z 4 artefaktów. Nie wiem, co z nim trzeba zrobić. To mamy wszystko odkryte, bo widzieliśmy, że rzeczywiście odkryliśmy wszystko. Teraz trzeba tylko jeszcze znaleźć ten żółty dynksik. Fajne! Czyli rzeczywiście czasami trzeba coś pchać z X-em nawet, widzicie? Żeby odkryć wszystko. Pewnie te dodatki jest gdzieś ukryte. Trzeba po prostu poobracać się i zobaczyć, co to da. W którymś miejscu prawdopodobnie... Teraz prawdopodobnie znamy do... O! Teraz jest dojście. Tak myślałem właśnie. Skoro drzwi tylko po 2 stronach można dojść do drzwi, bo tutaj ten dynks przeszkadza, ta sztacheta. Dobra! Czyli co? Mamy zaliczone, zobaczcie, tutaj wszystko. Piknie! W tym miejscu akurat. Mamy jeszcze nie wiadomo co z tym fotelem. Przecież wydaje mi się... Mówiliście mi, że takie rzeczy jak się znajduje na ścianach, to zazwyczaj trzeba używać przy tych totemach. Tak? Przy tych monolitach. Jak również przy takich elementach, gdzie są małe monolitki z takim kwadratem w środku. Widzieliśmy taką rzecz w którymś momencie, nawet wam pokażę tutaj. O, tu jest w ogóle ona oznaczona, widzicie? O, przy takich rzeczach ponoć też można testować, więc zobaczymy. Spróbuję teraz pójść do tego elementu i przetestować, czy w tym miejscu, czy w tamtym miejscu rzeczywiście można zdobyć coś, używając tego ruchu specjalnego, który odkryliśmy w miejscu z tronem. Dobra, jesteśmy tutaj i teraz pytanie brzmi, czy może tutaj trzeba uruchomić, tutaj trzeba może się poobracać. To on coś tam tu w ogóle powie, żeby było ciekawiej? Aha, on tam nic nie mówi. Nie pamiętam, co to jest. No dobra, sprawdźmy zatem, czy tutaj też się da obracać. Czyli tak, to było 3 razy w prawo i 5 razy w lewo. 3, 4, 5. Nie, a 3 razy w lewo i 5 razy w prawo. Też nie. No jeszcze z tym trójkątem, kurczę, może, czyli i to było chyba... Tak, w lewo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Tudzież w lewo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Pójdziesz w prawo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Tudzież w prawo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Zrobimy to samo. Jeszcze raz zrobię w tę drugą stronę. 3, raz, dwa, trzy, 4, 5. Dupa! Nie działa nic. Czyli dalej wielką tajemnicą jest, co robi to dziadostwo, przy którym stoimy. Tak? Po pierwsze. A po drugie... Tu też jest, zobaczcie, kolejny ten, tu też jest ten element, żeby było ciekawie po raz kolejny, ale tutaj będziemy mogli niebawem już odczytać te rzeczy. Wydaje mi się, że jak będziemy już ogrywać tę grę dodatkowo, tak bonusowo, to rzeczywiście się pobawimy w robienie różnych ciekawych rzeczy. Tymczasem my chyba się w takim wypadku udamy już do tego miejsca, którym popchniemy fabułę dalej, chyba że chcemy jeszcze dojść tutaj. O, do wieloryba, pamiętacie? Przy wielorybie też jest przecież ten totem. Dobra, to do wieloryba idę. Witaj, wielorybie! No i na górze mamy właśnie to coś, co nam pozwoli prawdopodobnie tam dostać się... Będzie tego pewne... A, możemy stąd, dobra. Wydawało mi się, że... O! Wydawało mi się, że może będzie trzeba jakoś inaczej to odkrywać, ale pójdziemy w takim wypadku tędy. No dobra, czyli co? Tak, góra... A nie, musimy to obrócić w lewo, tak? Czyli w prawo obracam głowę i zobaczymy, czy tak. Iść w lewo, obrócić w lewo... I pójść w prawo, obrócić w prawo. W górę, skok, w dół, prawo, prawo. Ha, 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 ha. Zobaczcie. No i teraz odkryliśmy przejście. Przejście pana wieloryba. Mamy wejście do jakiegoś tajemnego miejsca. Co to jest? Wygląda jak jakaś zagadka znowu, nie? Zobaczmy, gdzie my jesteśmy w ogóle. O! Tutaj da się przejść jeszcze dalej. A, w ogóle są drzwi. A, czyli można pewnie te drzwi jakoś odkręcić? Prawdopodobnie. Czy nam się tu podnosi poziom wody? To tym tutaj bawiliśmy się wodą. Tak, to tutaj żeśmy zakręcali kurek z wodą. Haha! Co nam pozwoli również odkryć kolejne lokacje. No widzicie, czyli uzupełniamy sobie tej zabawki. O, i mamy skrzynkę. Tu mamy też drzewo, jestem ciekaw, czy przy tym drzewie może pojawić się sowa, czy to raczej nie, nie, to chyba za małe drzewo. Zobaczmy, co jest w środku zatem. Mapka, klucz. Mapa! No, naderwana mapa. Ale to oznacza, że mamy wszystkie mapy gry. Zobaczcie. Ej. To jest intrygujące. Widzicie to oznaczenie? Znowu mamy jakiś kierunek, ale też mamy dwie strzałki. To trochę wygląda jak ten symbol na książce, nie? Takie dwa kwadraty połączone wierzchołkiem. To trochę przypomina logo Politronu, ale z drugiej strony mamy, że coś trzeba by może zrobić. To też przypomina mi te właśnie te statuły, tak? Też miały takie dynksy, prawda? Też takie, właśnie kropkę miały w środku, tak? Kwadracik. Ło! To jest spalona rzecz po prostu. Może druga strona nie jest istotna, ale w takim przypadku mamy wszystkie tutaj mapki również z sekretami. No to pytanie moje brzmi, to jakim cudem żeśmy nie odkryli tego? Może po prostu te symbole, które są oznaczone, może one mówią, jaka jest kolejność, tak? Musimy na początku poznać kolejność, co oczywiście poznamy na końcu tego epizodu, przypominam. Poznamy wszystko, co jest z tym związane. Okej. A zatem, skoro udało nam się opuścić wodę, to może to również jakby dało nam kolejne możliwości eksplorowania lokacji z wielorybem. Zaraz się przekonamy, jak tam dotrę. A dotrę w miarę szybko, bo poszło sprawnie. Woda jest niżej, ale teraz woda jest niżej we wszystkich pewnie lokacjach. O, i mamy kolejną location. Location. Jest, są sekretne drzwi. Ło! O kurde. O ludzie. Zapomniałem. Aha, zapomniałem po prostu. Co? Ileż tu będzie czytania. I zobaczcie, to na dole to też są literki. No to do tego będziemy musieli wrócić. To pierwszy raz jestem, ja tu nigdy nie byłem. Do tego będziemy musieli wrócić, jak poznamy alfabet, a to już, jak mówię, pod koniec tego odcinka, ciekawe ile razy jeszcze to powtórzę, ale pod koniec tego epizodu, nie wiem czy mówiłem, ale pod koniec tego epizodu poznamy alfabet. Tak, poznamy alfabet. Oż ty, w mordę, Fez, w sensie Gomez, ogarnij się. To gdzie teraz? Czy tutaj, moim głównym pytaniem teraz jeszcze jest, czy mogę, czy tu są jeszcze jakieś, no na pewno mamy tę sekretną lokację. Pamiętacie, z tymi drzwiami, te drzwi się gdzieś tutaj pojawiają w którymś miejscu. O, tutaj się pojawiają drzwi, jak jest noc. Ale nie wiem, co z tym zrobić. Czy mamy tu jeszcze... No właśnie, mamy tutaj dwa miejsca z sekretem, z którymi nie wiemy, co zrobić. I jeszcze jest jedno przejście. Wydaje mi się, że to jedno przejście, które tu jest jeszcze dostępne, to jest to przejście tutaj. Tylko, że musimy najpierw dowiedzieć się, jak je otworzyć, tak? Resztę już ogarnęliśmy w miarę. Tu mamy jeszcze przejście tutaj. Czy to też chyba jakaś skrywał jakiś sekret chyba, nie? Nie, przechodzimy gdzieś w ogóle w inną lokację prawdopodobnie. Tak, tu byliśmy, tu wszystkie sekrety są odkryte. To nie jest to przejście. Dobra, zostawimy to na razie w takim wypadku. No i to była kolejna właśnie lokacja, którą chciałem obadać. To w takim wypadku chyba teraz pozostało nam nic innego, jak udać się w lokację, która przeniesie nas do wielkiego, sekretnego miejsca, gdzie mamy... Ale jeszcze zanim to, no tak, wodę opuściliśmy. To możemy teraz obczaić wszystkie te lokacje. Tak zrobimy w tym odcinku. Obczajmy wszystkie lokacje w poszukiwaniu innych rzeczy. Może jakieś inne przejścia. Zobaczcie, jest inne przejście. Proszę bardzo. Jest kolejne przejście. Gdzie my teraz jesteśmy? O, interesujące miejsce. Wygląda, jakby tu nic nie było. Jest sekret, tak? Jest kolejne przejście do jakiejś sekretnej lokacji. Natomiast niekoniecznie nam cokolwiek to daje tutaj, widzę. Może to jest miejsce, w którym trzeba na przykład poczekać, bo wiem, że gdzieś była chyba taka zagadka, że trzeba było po prostu poczekać. Chyba, że jak spadniemy tu w dół, to coś się stanie. Widzicie, w ogóle to wszystko jest stworzone z elementów Tetrisa, ale nie wiem, czy to zawsze tak było, czy... Tu nic nie ma. Wiecie, ja chyba chcę spaść po każdej stronie. I sprawdzić, czy na pewno na przykład w tej lokacji nie ma czegoś takiego tutaj właśnie, że coś się skrywa na samym dnie i trzeba po prostu spaść. Dobra, kolejną moją rzeczą, którą przetestuję, to po prostu postoję tutaj i poczekam. I zobaczymy, czy coś się stanie, jak się nie będę ruszał. No dobra, trochę tu poczekałem, powiem szczerze. Nie wiem ile to będzie, minutę, dwie może, trzy. I nie widzę, żeby cokolwiek się działo. Może po prostu jak poskaczę, to a nuż widelec odkryje na przykład jakieś sekretne platformy. Tutaj. Jak odkryję platformę, to może uda się wspiąć gdzieś na górę. Też poskaczemy, posprawdzamy. Chociaż widzę, że to chyba niekoniecznie. Może być coś tutaj ukrytego na przykład, nie? A może mamy mapkę, która nam podpowie, co w tej lokacji możemy zrobić. Czy mamy jakąś mapkę związaną z tym miejscem? Nie. Żadne z tych rzeczy nie przypominają mi żadnych z tych innych rzeczy. Mamy w sumie tylko trzy rzeczy. Wiemy dokładnie, w której lokacji trzeba użyć tego, tylko trzeba wiedzieć, jaka kolejność. To też, nie wiem, czy to odkryliśmy kiedykolwiek? To też jest ten dziwny symbol. Tutaj mamy przejście. A, chyba odkrywaliśmy to, czy nie? Powiem szczerze, nie pamiętam już. Być może tak, być może nie. Czy to odkryliśmy? Też nie wiem. Już nie pamiętam, tak rzadko gram, a to chyba odkryliśmy, to na pewno mi się wydaje, że odkrywaliśmy. Tak rzadko grywam w to, raz w tygodniu, przynajmniej wcześniej to w ogóle rzadziej, że nie mam pojęcia, nie pamiętam wszystkich rzeczy. Dobra, no to jest kolejna zagadka, co trzeba z tym zrobić, nie mam pojęcia. To pójdźmy do kolejnej lokacji, która, o widzicie, dzięki temu, że odkryliśmy tutaj przejście, to opuściliśmy wodę, to może odkryjemy kolejne rzeczy związane, to może pójdźmy teraz tutaj do tej wieży obserwacyjnej tutaj. Może tutaj też coś się odkryło. Wydaje mi się, że w każdej lokacji opuszczenie wody coś odkryło. Widzicie, to nawet jest wyjście z wody. Tylko z której strony coś tu jest. O! Jest! Proszę bardzo, są kolejne drzwi. Zobaczymy, co za nimi się kryje w takim wypadku. Puk, puk, dzień dobry! Knock, knock. Interesujący przedmiot. Wow, czuję wibracje. Wow, czuję ostre wibracje na padzie. Wow! Czy może... czujesz to? No czuję, na padzie to czuję. Wy tego nie możecie czuć oczywiście. Cały czas mi pad wibruje. Próbuję zrozumieć, czy pad na przykład nie mówi mi czegoś... Może to jest jakiś kod? Bo mi wibruje mocniej, wibruje słabiej. Zastanawiam się, czy to na przykład oznacza, że to mi mówi... Że to mi mówi na przykład, że w lewo, w prawo mam obrócić... na przykład jakoś się tutaj, tak? Nie wiem, może spróbujmy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chyba nie. Cały czas czuję, że tu coś się dzieje na tym, z moim padem. Poczekajcie, spróbuję rozszyfrować, co to jest. Okej, więc rozszyfrowałem to w ten sposób, że to wydaje taki dźwięk. Mocny 1, 2 słabe, 3 mocne, 4 słabe, nie? No na zamianę 1, 2, 3, 4, więc może to oznacza, że któryś, to jest na przykład obrót któryś, na przykład zobaczmy tak. Prawo, 2 razy w lewo, 3 razy w prawo i 4 razy w lewo. Nic, a w drugą stronę raz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Ła! O kurde, ale czuję się teraz mądry! Ale mega! I wiecie, co mi to teraz dało do myślenia? Pamiętacie ten teleskop? Wielki teleskop, który pokazywał znowu dwa elementy. Wydaje mi się, że w tej grze, jak coś daje dwa różne sygnały, czy w dwóch różnych postaciach jakieś są elementy, to to może oznaczać obracaj w lewo, bądź obracaj w prawo. Więc może to, co pokazywała nam ta gwiazda migocząca na tle tam z tego nieba, może to w takim wypadku pokazywało nam, mówiło nam hej, albo w prawo obracaj, albo w lewo. Tylko jakoś wydawało mi się, że to bardzo długi był, że to był bardzo długi bardzo długi szyfr. W każdym razie to też będziemy musieli obczaić kiedyś. To też, widzicie, jest to jedno dziwne miejsce, tak? Jest to dziwne miejsce mówię o tym tutaj dziwnym, o tym, prawda? To też nie wiemy, co to jest. Są różne kolory tego, żeby było ciekawie, nie? I to jest też interesujące, że to ma różne kolory. Pytanie, czy ja mogę do tego się dostać łatwo? Mogę. Próbuję tam pójść na chwilę. Czy tu mi, wiadomo, mi coś powie, coś w stylu, że nie mam pojęcia, co z tym zrobić. To mi nikt nic nie mówi, co z tym zrobić. Okej, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Będę chyba to sprawdzał wszędzie, ale wydaje mi się, że tamto było odniesieniem do tego konkretnego, jednego dziwnego miejsca, co mówiłem, że przypomina mi pewną platformę. Mówiłem wam to nagrywając tamten odcinek. A teraz pytanie brzmi, czy tutaj na górze... Czy tu mamy odkryte wszystkie lokacje? Mamy odkryte. Tak. Przeszliśmy sobie potem tutaj, ale tutaj jest zamknięte. Nie wiem, czy nie było potrzeba klucza. Chociaż nie widzę, żeby to był klucz. Chociaż może. Z drugiej strony nie wiem, nie widzę tutaj klucza. Wiem, że jest tutaj... Jeszcze nie wszystko tutaj znalazłem, żeby było ciekawiej. I jest tutaj... Odpowiedź dlatego, że nie otworzyłem tych drzwi. Może ich po prostu nie zauważyłem w takim wypadku. Tu też mamy coś, co nie otworzyłem, nie zlukałem, o co chodzi. Także mam jeszcze parę rzeczy do odkrycia, jak widzicie. No ale obiecałem wam na końcu tego odcinka, że pokażę, na czym polega zabawa z alfabetem, więc pozwólcie, że udam się do tego miejsca z alfabetem, chyba że jeszcze została nam jakaś lokacja wokół tych podwodnych. Została nam jeszcze jakaś lokacja z tych podwodnych? Może została nam jeszcze tu gdzieś, gdzie jest woda. Poczekajcie, bo może jeszcze z tą wodą... Jeszcze są jakieś lokacje, które można odkryć. Chyba nie byliśmy jeszcze w tej lokacji z dzwonkiem, nie? Tak mi się wydaje. No oczywiście, nawet widać, że mamy tutaj drzwi. Proszę bardzo, mamy drzwi. A, i przypadkiem... Zaraz, w której jesteśmy lokacji? Jesteśmy w tej lokacji. Widzicie, tutaj jest zupełnie jeszcze nowa rzecz. To przypadkiem tutaj były dojście do ścieków. Tu też mamy, zobaczcie, jakiś sekret. Nie przeszliśmy tutaj, żeby było ciekawiej jeszcze. W ogóle. Także tutaj jeszcze są jakieś rzeczy ukryte, tylko pytanie, to jest jedyne przejście tutaj? Chyba tak, z tego co widzę. Dobra. To w takim wypadku zobaczmy, co się tutaj kryje. Bo może gdzieś tutaj było wejść do tych ścieków. Ja nie pamiętam, jak do tych ścieków się dostawało. Ło! Ło! Super zgliczowany! Ło! Czy wy to widzicie? Super zgliczowane miejsce, gdzie mamy jeszcze, żeby było ciekawiej, zobaczcie, jakieś różne... Tajle, różne klocki z różnych motywów. O kurde, jakiś super glitch. Ale mega. Ciekawe, gdzie możemy się tutaj dostać, jak to wygląda tutaj. Ale mega, ej no. Ja pamiętam tę lokację, tutaj niby się jaram, ale no rzeczywiście przyznaję, że ją pamiętam. Tylko nie zapomniałem, tak? Że ona w ogóle istnieje. Teraz chyba nie musimy schodzić w dół, musimy wejść w górę. Tak, ona jest mega. Nie pamiętam tego, co było na końcu tego. Może po prostu jakiś bonus zwykły. Nie pamiętam. Natomiast sprawdzimy to. Sprawdzimy, czy w ogóle jesteśmy w stanie się tutaj dostać. Wydaje mi się, że tak. Wszystko jest tak przemyślane, zobaczcie. Że może faktycznie coś tu uda nam się odkryć. Jeszcze. Okej, tam widzę, że jest coś na górze. Pytanie teraz... No właśnie, pytanie, z której strony trzeba się obrócić. I na którym... dyng się. O, tu coś jest, ale może stąd przyszliśmy. Ojojoj, wpadłem. Nie wiem, czy stąd przyszliśmy, nie pamiętam. Chyba, nie, dobrze, to jest ciąg dalszy. Okej. Jakieś kosmiczne tutaj są jeszcze jakieś rzeczy, zobaczcie. Haha, ale to jest mega. No ja się jaram. Jaram się, jakbym to pierwszy raz odkrył, naprawdę. Co mamy tutaj? Chyba wróciliśmy w samo miejsce. Tak, coś mi się tak wydaje. A, tu jest dalej ciąg. Tu też jest dalej ciąg. I co teraz? Dalej trzeba skoczyć? Tak! To trzeba było na czuja wręcz, powiem szczerze. O kurde, ale to jest długa przeprawa, jestem ciekaw. Naprawdę, ło! Nie wiem, co jest na szczycie. O, spadłem. Dobrze, że mnie nie cofa, bo bym naprawdę czuł, że jest słabo. Dobra. Niszczące się elementy, nie pamiętam, czy one gdzieś były. O, tam będzie nas wywalać w górę prawdopodobnie. Tam nie doskoczę. A, jednak nie wywala, bo nawet one się ruszały, żeby było ciekawiej. No to jeszcze jeden sekret dał się odkryć. Ło! Ej, ona jest jakaś dziwna. Nie? Co to jest? To wygląda jak antykostka, tylko trochę inaczej wygląda. Może tak po prostu miało być. Wszystko mamy? No zobaczcie, jest wszystko na złoto. No i jeszcze udało nam się odkryć super sekret, proszę bardzo. I nie wiem, czy to nas wywali, ale tęcza się wygenerowała. Zgliczowany. Naprawdę można dostać jakiejś epilepsji, patrząc na te migające klocki. Co tu się dzieje, moi drodzy? Co tu się dzieje? No i chyba, kurde, nie uda mi się w końcu pokazać wam tego sekretu z alfabetem. Nie, no muszę to pokazać, tak? Tylko widzicie, cały czas coś mnie rozprasza. W ogóle jeszcze raz chcę wejść tutaj. A nie, tutaj wspinamy się gdzie? Ha! No w sumie idziemy w dobrym kierunku. Ja dokładnie tutaj chcę dojść. Więc dobra, dajcie mi możliwość wejścia szybko na szczyt tego drzewa. Jest sówka! Jest sówka tu na górze. Pytanie tego, czy zdążę Zdążę sobie z nią pogadać. Czy zdążę ją złapać? Zaraz będzie w stanie dzień pewnie. Jak tam wejść do tej sówki? Kurde. Może jakoś tak. Isru! O, nie. Chyba jednak z tej strony, tylko muszę dobrze to wymierzyć. Ops! No nie, no. Fez, musisz wejść do sówki, zaraz się dzień zacznie, no. Fez, Gomez, dawaj! Kurna, no. No, co za Gomez? Dobra, i teraz! Dobrze! Jest sówka, dobra. A point of origin. Punkt pochodzenia. After and beyond. Dobra, mamy kolejną sówkę. Nie wiem, ile tych sówek ogólnie musimy złapać. One są na takich różnych drzewach w sumie siedzą. Widzicie, tu też jest ten element dziwny. Tak, który nie wiadomo o co chodzi z nim. Jestem ciekaw, co to jest, tak? Znowu się interesuje i nie wie, co to jest. Nam w ogóle nie pomaga, żeby było ciekawiej. O, moi drodzy. Chciałem wam pokazać jeszcze jedną bardzo interesującą rzecz. Mianowicie, wróciłem specjalnie jeszcze do tej lokacji, ponieważ jestem jak cholera przekonany, że ona musi odgrywać rolę. Zobaczcie, widzicie? Czy widzicie jak wygląda ta lokacja? Ona dokładnie przypomina ten tron, o którym mówiłem. I może właśnie tutaj ja muszę użyć kierunków raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Albo raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie! No ale... No... Okej, dobra, ale challenge accepted wciąż. Wciąż challenge accepted, ponieważ w takim wypadku może... Może trzeba to zrobić rzeczywiście z jakiegoś miejsca konkretnego. Pozwólcie, że ja tutaj coś potestuję, posprawdzam. Aj, nie trafiłem. Może albo trzeba rzeczywiście gdzieś wejść, coś zrobić. Tam chyba przychodzimy do innej lokacji, nie interesuje nas. Nie. Natomiast chciałbym pozbyć się tego cholernego glitcha. Jak powchodzę i powychodzę, znowu jestem w tym samym miejscu, gdzie kiedyś byłem, to one znikają. O! Można było pozbyć się glitchy. Może ja muszę wejść na ten tron rzeczywiście, żeby móc cokolwiek zrobić. Zaraz zobaczymy. Bardzo dziwny jest też ten układ. Mamy tu też ten cholerny dziwny znaczek, widzicie? No i na szczycie jest dokładnie ta ikonka, o której mówiłem wam, że to mi przypomina cały czas te lokacje. I teraz tylko pytanie brzmi, czy coś tu można zrobić? I to też jest ta ikonka, ale nic nie mogę z nią wykonać. Natomiast do tego zobaczcie jeszcze, że no niby tutaj nie ma żadnej sekretnej lokacji. To wszystko niby jest zrobione w tym miejscu, ale mnie to cholernie męczy, że ja nie jestem w stanie zrozumieć, o co chodzi z tymi znakami w tamtym miejscu z tronem. Może rzeczywiście tam trzeba to zrobić, tylko pytanie, co trzeba zrobić? Bo widzicie, tutaj jest to przejście, tak? Tu jest to przejście niby z tyłu tronu, który przenosi nas tutaj, do tego obserwatorium też, żeby było ciekawe i to potem może kiedyś uda nam się już odczytywać. Także też zastanawiam się, jakie to ma znaczenie, dlaczego nas tutaj przenosi. Może po prostu nas przenosi, bo tak. Ale no cały czas czuję, że coś tutaj nie gra i ja bym chciał to rozszyfrować, ale nie jestem w stanie. Dobra, olać to wszystko, dosyć tego, idziemy rozszyfrowywać alfabet. Żeby tego dokonać, musiałem cofnąć się po raz kolejny do lokacji z naszym kochanym wielorybem, ponieważ muszę dostać się na samą górę. Muszę dać się na samą górę do tego drzewka, które tam jest, ponieważ tam jest pewna interesująca rzecz. Nie pamiętam, czy ja w tym... No, musiałem tam być. Wygląda na to, że tam byłem w ogóle, żeby było ciekawe. Widzicie, do tej lokacji musimy dojść. I w tej lokacji jest bardzo ciekawa rzecz. W życiu bym sam na to nie wpadł. Przyznam szczerze, że jestem ciekaw, czy wy byście na to sami wpadli. Otóż, tutaj mamy sobie... Na początku wejdę tu na górę, żebyście widzieli, co tu się dzieje. Najciekawsze jest to, że tutaj to miejsce w ogóle jest złote, tak? To miejsce jest złote i teoretycznie wskazywałoby na to, że no, tutaj w sumie nic nie jest istotne i już wszystko tu zrobiliście, ale zobaczcie. Zwróćcie uwagę na to, co dzieje się tutaj. Co my tutaj widzimy? Widzimy lisa, który skacze nad psem. I wiecie, o co tu chodzi? To jest skojarzenie z czymś, co się nazywa pangram. Pangram jest to fraza bądź zdanie, które zawiera w sobie wszystkie litery alfabetu. No i po angielsku, w angielskiej wersji np. Windowsa, może na to trafiliście, my mamy po polsku, jak sprawdzamy jakąś nową czcionkę, mamy napisane zarzuć gęślą jaźń, coś takiego, na tym takim okienku, gdzie widzimy, jak wygląda font, tak? Jakie są litery w danym foncie. Natomiast po angielsku jest użyty pangram, który brzmi The quick brown fox jumps over the long dog. The lazy dog, przepraszam. Tak, czyli The quick brown fox jumps over the lazy dog. I proszę bardzo, co my tu mamy? Skaczącego lisa nad leniwym psem. I to oznacza, jako że jest to ten pangram, czyli ma wszystkie litery, to oznacza, że gdzieś tutaj, w tych elementach, z jedną z tych czterech stron jest napisane właśnie to zdanie. The quick brown fox, albo na więcej niż jednym miejscu. The quick brown, czyli mamy the quick brown to jest 3, 5, 5. Czy mamy gdzieś 3, 5, 5? Wydaje mi się, że to jest ten układ, bo zobaczcie, jak obrócimy teraz głowę w prawo, to mamy The quick brown fox jumps over the lazy dog. I potem mamy dalszą część, której nie znamy i możemy to odszyfrować. Ale dzięki temu rzeczywiście, zobaczcie, znamy cały alfabet. No dobra, czyli mamy, rozszyfrowaliśmy. Wiemy już teraz, jak czytać alfabet. Wy też wiecie, jak czytać alfabet. Sądzę, że jest to całkiem spory sukces. Jestem ciekaw, jak to będzie się przerzucało na litery, jak sobie to w końcu teraz po tym odcinku wszystko spiszę i dzięki temu będę mógł już czytać. I wy też będziecie już mogli ze mną razem czytać wszystkie napisy w tej grze i może to nam pomoże rozszyfrować kolejne zagadki. Następny odcinek to będzie odcinek, w którym będziemy czytać to, co się da czytać, ale będziemy już szli w końcu do tej lokacji głównej, żeby skończyć główny wątek fabularny, a potem ewentualnie będziemy jeszcze bawić się dalej, jak nam chęci pozwolą. Tymczasem, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Ja wam dziękuję, trzymajcie się, wielka piona i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Fez już niebawem. Cześć!